prosimy o komentarz do sytuacji na granicy. Po śmierci żołnierza. Żołnierz, młody żołnierz był niewątpliwie bohaterem. Bronił granicy Rzeczypospolitej. Skandalem jest to, co wydarzyło się w kontekście stawiania zarzutów żołnierzom. Przypomnę, że to jest miejsce w zasadzie tożsame. A więc najpierw zarzuty, potem w tym samym miejscu ginie żołnierz. To fatalnie świadczy o tych, którzy dziś Polską rządzą. Nie stoją murem za polskim mundurem, tylko odwracają się plecami do polskich żołnierzy. A proszę powiedzieć, dlaczego nie przegłosowano prezydenckiego projektu ustawy jeszcze za państwa rządów w sierpniu 2023 roku? A cóż się znajdowało w tym prezydenckim projekcie ustawy? Chodzi o projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W tym projekcie ustawy przede wszystkim chodzi o system kierowania i dowodzenia, a więc nie ma to związku z tą sytuacją tragiczną. Najpierw z tym uderzeniem w morale żołnierzy Wojska Polskiego poprzez rząd Donalda Tuska, co miało miejsce poprzez stawianie zarzutów i poprzez skucie żołnierzy, którzy bronili Polski, narażając swoje zdrowie i życie, czego dowodem jest fakt, że teraz zmarł ugodzony nożem żołnierz. A więc to jest zupełnie inna sprawa, ta dotycząca ustawy. To jest zupełnie inna sprawa. Znaczy nie uważa, jeżeli można tylko dopowiedzieć, to może gdyby pani stacja nie brała w obronę na przykład pani Kurdy i Szatan, ani całego tego celebryckiego toateństwa, które parę miesięcy temu w sposób tak brutalny atakowało polskich żołnierzy, atakowało funkcjonariuszy Straży Granicznej, gdybyście nie wspierali tych pajacujących na granicy polityków Platformy Obywatelskiej, takich jak Joński, Szczerba, Jachira, to być może ci żołnierze nie czuliby się dzisiaj tak zaszczuci i tak przerażeni tym wszystkim, co się dzieje. Chociaż może przerażeni to złe słowo. Ale pani redaktor, może też pora uderzyć się w piersi tych wszystkich, którzy nie stali murem za polskim mundurem, tylko stali za tymi wszystkimi, którzy mówili, przecież to są biedni ludzie, wpuśćcie ich. Mógłbym pani dosłownie zacytować słowa pani Kurdy Szatan. Tej, którą pani stacja brała w obronę. Wie pani, jakie wulgarne słowa tam padały pod adresem? Czy to przypadkiem nie na antenie stacji TVN24 pan Frasyniek pod adresem polskich żołnierzy użył takich słów jak psy i śmieci? Może warto uderzyć się również we własne piersi. Nie mówię tych słów bezpośrednio, jak verbis, personalnie do pani redaktor, ale szeroko, do stacji telewizyjnych i tych mediów, które wpisywały się wtedy w tę narrację Tuska. Przecież to są biedni ludzie. Dzisiaj się dowiadujemy, nikt nie klaskał na filmie Agnieszki Holland. Kierwiński nie klaskał na filmie Agnieszki Holland. Być może miał taki pogłos, że rzeczywistości nie ogarniał i nie klaskał. A mam takie pytanie jeszcze. Czy nie uważacie panowie, że reakcja wojska powinna być bardziej stanowcza niż psikanie gazem? Czy żołnierze nie powinni bać się już jakby... Żołnierze zostali zaszczuci przez celebrytów, przez polityków ówczesnej opozycji, którzy dziś, przykład Tuska, zmienili retorykę, ale to tylko była zmiana retoryki. Nie zmieniła się polityka, nie zmieniło się podejście do obrońców naszej ojczyzny. A więc to jest hańba, to jest wielka strata, dlatego że dziś żołnierze Wojska Polskiego nie czują wsparcia rządu Tuska. Rząd nie opowiedział się za nimi. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej nie wstawiło się za skutymi żołnierzami. Żołnierze z jednej strony bronią granicy przed napaścią ze wschodu, z Białorusi i z Rosji, bo przecież trzeba to powiedzieć jasno, a z drugiej strony muszą się bronić przed zarzutami Bodnara. To przecież to jest, jaki to jest wielki skandal. To jest nie do pomyślenia. Cóż oni sobie wyobrażają? Tak, specjalna grupa prokuratorów powołanych do ścigania potencjalnych żołnierzy, znaczy nie potencjalnych, tylko żołnierzy Straży Granicznej, funkcjonariuszy policji w związku z tak zwanymi pushbackami. Czyli w związku z tym, że chronią naszą zewnętrzną granicę, nie tylko granicę Rzeczpospolitej, ale granicę Unii Europejskiej. Więc jak to jest, że z jednej strony pan Tusk, nagle nawrócony, przepraszam, na realizm, jedzie na granicę i mówi o Tarczy Wschód, o środkach przeznaczonych na ochronę granicy, a w tym samym czasie służby podległe ministrom, których nadzoruje, powołują zespoły do spraw ścigania tych, którzy
tę ochronę granicy nam zapewniają. No, jesteśmy w jakimś schizofrenicznym świecie. Tusk, który mówi, Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. A z drugiej strony informacje, chociażby o 3,5 tysiącach właściwie wypchniętych dzisiaj z Niemiec nielegalnych migrantów na terytorium naszego województwa, województwa lubuskiego. 3,5 tysiące osób, wśród nich są też tacy, których pani koleżanka, państwa koleżanka, dziennikarze się dowiadują, że oni dotarli tutaj z Holandii, nigdy do Polski nie chcieli przyjechać i nigdy też na terytorium Unii Europejskiej nie wjechali z kierunku polskiego. Mamy do czynienia z jakimś bardzo dziwnym dobrodziejstwem w wydaniu naszych niemieckich sąsiadów, a z drugiej strony cały czas próba destabilizacji i wojny hybrydowej ze strony tych, których no jeszcze niedawno, tak jak mówiliśmy, pan premier nazywał biednymi ludźmi, a jego koleżanka partyjna i klubowa mówiła, wpuśćcie ich, a później się zobaczy, kim oni są. Ale to są ci sami, którzy dźgnęli tego żołnierza, który dzisiaj zmarł. To są ci sami, którzy ranili innych oficerów, innych żołnierzy, a ich kolegów, którzy próbowali chronić własne życie i życie innych żołnierzy, wyprowadzono w kajdankach i stawia się im dzisiaj zarzuty. Schizofreniczna sytuacja. Słyszymy, że grożą nam kolejne ataki ze strony białoruskiej. No i to jest właśnie odpowiedź. Łukaszenka idzie za ciosem. Kiedy widzi, że rząd Tuska nie wspiera polskich żołnierzy, nie wspiera strażników granicznych, no to organizuje kolejne napady przy użyciu migrantów, a więc ludzi z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki. To jest niezwykle groźne dla bezpieczeństwa naszego kraju. Z jednej strony to, z drugiej pakt migracyjny, który miał być dobry dla Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Tuska Polska miała być beneficjentem. Widzimy, co się wydarzyło. Został zasztyletowany żołnierz na granicy. Kilka dni temu w Niemczech został zasztyletowany policjant. To wszystko są działania migrantów. No to teraz pytanie, czy nie powinniśmy... do kosza. Czy nie powinniśmy... Panie Przewodniczący, mamy spotkanie. Zapraszam. Cedul rekrutacji w Kołobrzegu to jest właśnie dzieło pana ministra Mariusza Błaszczaka. A o panu europośle, pośle do Parlamentu Europejskiego, powiem, że w 2022 roku w styczniu Politico, to jest takie prestiżowe pismo zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych, ale odnośnie Europy, ogłosił, że pan minister, pan europoseł Joachim Brudziński jest najaktywniejszym posłem w Parlamencie Europejskim. Największą ilość razy przemówił i został ogłoszony jako as w rękawie EKR-u, Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Także no, to jest, zresztą jak słyszałem dzisiaj konferencję w Świdwinie, ale już tylko od razu tak, konferencję w Świdwinie, przy bramie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, nie, już ukończę, to mogę powiedzieć, że to są gladiatorzy na arenie bezpieczeństwa narodowego i ochrony granic polskich. Naprawdę to są gladiatorzy, to są wojownicy, fajterzy. Naprawdę. Także rzeczywiście dziękujemy za poczucie takiego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego.